Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 33 odcinku Przygody ze Spider-Manem, a więc jesteśmy na Times Square i zobaczcie, tutaj wszystko powyłączane, są informacje na temat, żeby zostać w domu, zostać bezpiecznym. No a my, jak obiecywałem, przejdziemy do zadania głównego. Spider-Manie, wpadłeś nam pomóc? Mogę się przydać. Delikatnie powiedziane. Ten cały oddech diabła to coś potwornego. Technicy mają przerąbane. Według mediów to tutaj Otto wypuścił oddech diabła. Może jego osad mnie na coś naprowadzi. A dobra, czyli to będzie taka detektywistyczna misja. Norman Osborn, Better Mayor for Better New York. No to co? Zbadałem to już przecież. Co się mam tutaj znaleźć? Na tym, czy co? A, dobra. Na tym znaku jest trochę osady. Spróbuję go wyizolować. Okej, dobra. Dawno w sumie nie mieliśmy takiej misji z tymi sekwencjami. Wygląda spoko. Dobra, no to co? No zawsze na to schodzi troszeczkę. O, dobra, to ja tutaj pogłówkuję i wrócę, jak już będę miał to ogarnięte. No dobra, wydaje mi się, że mamy to. Tak jest. Tak więc w sumie bardzo proste to było. Nukleaza CPF-1 z Oscorp. To na bank oddech diabła. Teraz mogę prześledzić ścieżkę rozpraszania. Ślad prowadzi w kilku kierunkach. Muszę znaleźć właściwy. No dobra, czyli mamy dwa, polecimy najpierw tutaj w lewo. Ślad prowadzi w górę tego budynku. Aha. No sprawdźmy, gdzie nas doprowadzi. Na samą górę? No mi się wydaje, że to by było chyba dobre miejsce, z którego mieliby rozpylać. Ślad prowadzi do tych szybów. Co Otto miałby tutaj robić? Powinny gdzieś tu być drzwi albo jakiś właz. Jest właz, wskakujemy. Dobra, tak więc myślę, że chyba wybrałem odpowiedni ślad. Muszę tu jakoś włączyć światła. Dobra, czyli tutaj... O właśnie, elektrosieć. Stała się światłość. Wow. Otto urządził tutaj punkt zborny? Mógłby się tu przeprowadzić podczas afery z ucieczką z więzienia. Staruszek Walczer. Z nim najwięcej miałem do czynienia. Walczer dostał raka kręgosłupa od swoich skrzydeł, ale Otto opracowuje dla niego nowatorską terapię. Ha, to ci doktorek. Dobra, coś jeszcze do zbadania? Otto nagrał wiadomości dla swojej ekipy. Jakież to ironiczne, Adrianie, że twe cudowne skrzydła sprowadziły na twe ciało taką potworność. Na szczęście pracujesz teraz dla mnie. A gdy już skończymy, wdrożę swoje autorskie leczenie i uleczę cię. Jeszcze nie pora, byś opuścił ten ziemski padł, przyjacielu. Dobra, czyli tutaj skierowane to było bezpośrednio do Adriana, czyli Walchera. No to chyba wszystko już tutaj, przy tym stanowisku. Kolejny to jest Elektro. Elektro. Z tego to dopiero narwaniec. Elektro marzy o tym, żeby stać się czystą energią. Doktor podrasował mu sprzęt, żeby choć po części spełnić jego życzenie. Co też mu się tutaj nagrał? Tak jest. Max, Gdy zdradziłeś mi swoje marzenie, pomyślałem, że oszalałeś. Czysta energia? Ale gdy zacząłem zgłębiać ten problem, odkryłem, że możemy połączyć nasze pragnienia. Obiecuję, że gdy skończymy, staniesz się czystą energią. Lub czymś tak do niej zbliżonym, że nie zauważysz różnicy. No dobra. Czyli tutaj też to raczej wszystko. Tutaj też jakieś armory, kamizelki. Co my tutaj mamy? Mapkę. Co tam planują? A to co? Otto musiał korzystać z tej mapy, ale jest pusta. Chyba że coś tu przegapiłem. No właśnie. No tutaj mamy park, czyli tam jest Uptown. Tam jest te dzielnice finansowe i tak dalej. Tutaj w górę, no ale nie, no raczej nic tutaj nie ma na tej mapce. Żarówka UV. O, włączymy ją, co? Nie działa. Nie działa? Nie, działa. Chyba się zapaliła. Dobra, czyli pewnie coś tutaj jest z tym. A baterię chyba trzeba będzie do niej włożyć. Muszę jakoś włączyć telefon. No właśnie. No i już. Dobra, lampa włączona, tak więc możemy wrócić do mapy. O, właśnie. Otto kazał tym łotrom atakować nieruchomości Oscorp w całym mieście. Zamierza zniszczyć Imperium Normana kawałek po kawałku. Aha, i każdy ma tutaj swoją misję. Lee chce zdobyć surowicę przeciw oddechowi diabła za pomocą czegoś o nazwie Ikar. Wygląda na to, że ostatnia część planu to bezpośredni atak na Oscorp i pewnie na Normana. Co Walczer robi na Times Square? Muszę być ostrożny. Elektro wziął na cel elektrownię Oscorp. Nawet logicznie. Rhino atakuje budynki Oscorp na wybrzeżu. Tylko gdzie uderzy najpierw? I czemu? Scorpion ma za zadanie zatruć zbiornik miejski. Kolejny obszar należący do Oscorp. Dobra, no to już wiemy. Mac Gargan, czyli Skorpion, czyli pomyleniec numer 1. Dobra, też tu w sumie jest wiadomość, okej, okay, zobaczmy. Skorpion pomaga Otto w zamian za czyste konto, wymazaną kartotekę, długi z hazardu. Niechętnie przyznaję, że usunięcie pana długów było trudniejsze niż zakładałem, panie Gargan. Zadłużył się panu pewnych wymagających indywiduów, ale gdy tylko zakończy pan pracę przy zbiorniku, pana zobowiązania finansowe znikną. Otto Octavius jest wszakże bardzo przekonujący. Dobra, to też wiemy, dlaczego ten tutaj dołączył. Poczciwy Rhino, mój drugi ulubiony Rosjanin. Otto opracował środek zdolny uwolnić Rhino z jego zbroi. Pewnej agencji rządowej nie udało się to od wielu lat, a jemu wystarczyło kilka dni. No proszę. Czy tutaj będzie też każdemu tutaj zostawił wiadomość? No to posłuchajmy. Aleksieju, z zainteresowaniem śledzę twoją karierę. Świat widzi w tobie pozbawionego rozumu głupca. Ja dostrzegam wojownika o sercu poety. Wiem, jak pragniesz uwolnić się od zbroi, w której zostałeś uwięziony. Pomóż mi osiągnąć mój cel, a ofiaruję ci wolność. No dobra. Okej, co tutaj jeszcze mamy? To chyba ostatnie już stanowisko. Otto próbuje odkryć słabe punkty technologii Sable. I czy czegoś się dowiemy? O, tutaj w sumie przydałaby mi się jakaś informacja na ten temat. No ale nie. Nic tutaj nie ma. Norman. Gdzie nie spojrzę, widzę jego twarz. Uśmiecha się do kamer, zbiera pochwały i przyciska mnie kolanem do ściany. Dlaczego inni nie widzą, jaki jest samolubny, jaki lekkomyślny, jaki zły? Gdyby tylko mogli ujrzeć Normana, którego poznałem, który kryje się pod maską. No to ładnie. Dobra. To co tutaj jeszcze mamy do roboty? Jest! O, dobra. Witaj, Spider-Manie. Chyba jeszcze się nie zapoznaliśmy. Jestem Otto Octavius. Nie ma żadnego Ikara, co? Nie. Martin nie potrzebuje pomocy w zdobyciu surowicy. Ikar był przynętą, która miała cię zwabić. Zwabić mnie? Ha! Podrzucić się? Praca dla Octaviusa to przyjemna odmiana! Każdego plan B ma plan B! I cześć! Pete, nic ci nie jest. Co ty robisz? Lawiruję! Słuchaj, Lee próbuje zdobyć surowicę. Musimy znaleźć laboratorium Oscorp, zanim on to zrobi. Pracuję nad tym. Przeglądam wszystkie pozwolenia na budowę. Jeśli został jakiś ślad, znajdę go. To super! Dobra, to muszę lecieć, MJ. No i co, 2 na 1, jeszcze związany. Jeszcze żyje? Zmiękczyłem go! Pora na plan B! A, dobra, bezpośrednia walka teraz widzę. Aż serce rośnie, Elektro! Więzienie sprawiło, że w końcu dojrzałeś, co? Budło, nie trafiłeś! Dobra, nie będę się pastwił. Aha, trzeba użyć wyrzutni sieci, aby go ogłuszyć. Zarzucę sieć na transformator, przy którym będzie. Ty, ruszaj! Ej, Adrian, to ja, Spider-Man! Co to za bełkot? Nikt nie łapie moich żartów. Dziś zakończymy tę wasz infekcję. Wasz? Myślałem, że osiągnęliśmy kompromis. Chyba źle oceniłem nasze relacje. Dobra, gdzie on to jest? A, tam się Elektro schował. Ale nie, teraz z Vulturem trzeba walczyć. To musiało być bolesne! Męczyłeś się już? Tak jest, troszkę dostał już. Spider-Man! Muszę cię zniszczyć! Robi się! Załapałeś mój żart! Z radości prawie odechciało mi się walczyć! Prawie! Powiem szczerze, wolałem, kiedy działaliście pojedynkę! Ile można zdziałać poprzez współpracę, nie? Wigor młodości i mądrość doświadczenia! Zacna para! No kurde, co tu się odpierdziela? Jak olej i woda, jasne! Dawaj, 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 tak jest. Aj, aj, aj. Czyli co, powtarzamy to? No co ty gadasz? No to jeszcze raz. No co ty? Kurde, naprawdę trzeba szybko to zrobić. No dobra, do 3 razy sztuka. Dobra. Udało się. Mamy to! Wiecie, nie chcę brzmieć jak pesymista, ale wydaje mi się, że błędnie oceniacie sytuację. Jeden z głowy, jeden został. Adrian, jak długo tak ze sobą tańczymy? Który to już raz? 20? Zbyt długo! Dzisiaj zatańczysz po raz ostatni! Oberwiesz! Nie wskuram. Muszę go jakoś ogłuszyć. Muszę się zbliżyć i go wykończyć. Dobrze. No to chyba wszystko. A co z Elektro? Co się dzieje? Elektro został uziemiony. Spider-Man, jak mniemam. Gdyby naprawdę zależało ci na tym mieście, pomógłbyś mi ujawnić zbrodniczą naturę Osborna. Zabijając niewinnych ludzi? Przywróciłbym energię. Jesteś chory. Potrzebna ci pomoc. Mam jej aż nadto. I nie zatrzymamy się, dopóki Norman nie dostanie za swoje. Czyli za wszelką cenę chcę złapać i chyba zabić, nie wiem, upokorzyć Majora. A dla nas liczy się to, że wykonaliśmy misję główną. Pozbyliśmy się Elektro oraz Vulture'a. Muszę tylko chwilę odsapnąć. Która godzina? O rany. No to ładnie Spider-Man zaspał. No okej, ukończono. Czyli kolejny poziom pewnie wbijemy. Muszę powiadomić Yuri. Yuri. Walczer i Elektro wyeliminowani. Okej, zobaczmy jeszcze. To uziemieni, ukryte trofeum, pokonaj Elektro i Walczera. Pięknie. 72%. Widziałam. Dostrzegłam też eksplozję dachu na Times Square. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy w okolicy? Okej, no jest jeszcze jedno zadanie tutaj, które możemy zrobić. Zatrute ulice, ale myślę, że na początek zajmiemy się obozem więźniów. Nic ci nie umknie. To był punkt zborny Octaviusa. Wykorzystuje zbirów do rozwalenia Oscorp. Vulture i Elektro wzięli na cel elektrownię, a Scorpion oczyszczalnie ścieków. Nie wiem jeszcze jak Rhino, ale coś na nabrzeżu. Zawsze to jakiś punkt wyjścia. Pewnie najpierw zajmiesz się Skorpionem. Tak, miasto jest na skraju przepaści. Jeśli stracimy czystą wodę, może być po nas. Będę cię informował o postępach. Czekam na wieści. Dobra, jesteśmy. Okej, i tak nic nie daje tutaj rozwalanie ich po cichu, tak więc od razu z grubej rury zaczniemy. Ostatnie, czego nam teraz trzeba, to strzelaniny na osiedlach mieszkalnych. Dałbyś radę ogarnąć to po cichu. Po cichu. O kurde. Niech będzie. Powodzenia. Okej. No i dobra, tutaj szybka akcja, myślę, będzie. 6 fal. Aha, 15 idealnych uników i 15 wykończeń. No dobra. Na razie po jeden. Z tymi idealnymi unikami myślę, że powinniśmy dać radę. A z wykończeniami... No zależy, jak dobrze nam pójdzie. Dobra. O dwa. Dopiero co zwiali z tratwy, a już i trzecia fala. Tak śpieszy z powrotem. Na niego! Trzymajcie mu! Czwarta. Ej, panowie, w ten sposób nie zasłużycie sobie na warunkowe. Zmów po dziurę! Spider-Manie, dostałam doniesienie o strzałach. Mogę to potwierdzić, ale na szczęście nie ma ofiar. Spraw, żeby tak pozostało. Wszyscy co do jednego we mnie celują, więc uwierz mi, mnie też na tym zależy. No, nie ma to jak w sumie podczas ratowania tutaj tego sąsiedztwa, walki z tak dużą porcją przeciwników. Jeszcze Spider-Man ma tutaj czas na to, żeby sobie porozmawiać przez telefon. Dobra, 5, 6 wykończeń, 4 idealne uniki, a to już czwarta fala. Aj, dobra, teraz trzeba się uleczyć. Damy idealnych uników już. Ostatnia fala. Kurde, mogę tego nie wykonać. Raz do walki dołączył ktoś, kto chce pomóc mnie. Albo żeby chociaż mi nie chciał zaszkodzić. Oj. Dziewięć, chociaż jedną rzecz z tych wszystkich, gdyby się udało, znaczy jedną rzecz z tych dwóch. Tak jest, 10 już uników. 11. 12, super. Kurde, nie mam teraz przed kim uników robić. Dobra, 13, jeszcze 2. No to ja sobie poczekam, aż on tutaj znowu we mnie wyceluje. Jeden i drugi. No. Dobra, jeszcze jeden unik. Tak jest, dobra. Jeszcze mogę tutaj egzekucję, ale to jest ostatni przeciwnik. No dobra. Proszę bardzo, powrót do paki, srebrne trofeum, czyli tutaj pewnie będzie chodziło o te obozy więźniów. Zlikwiduj wszystkie obozy więźniów, tak jest. Więźniowie z bronią już czekają zapakowani w sieć. Dzięki. Nie dalibyśmy rady zatrzymać ich bez przypadkowych ofiar. Mam nadzieję, że mieszkańcy ci podziękują. No i super, żetony baz zaliczone. Dobre wieści. Jeden z pojmanych zbiegów wyjawił, że przestali zakładać bazy. A co to spowodowało? Stwierdzili, że przez te bazy zbyt łatwo ich namierzyć. Wrócili do błądzenia po mieście w małych grupach. Dobra. No ale to przecież właśnie zrobiliśmy chyba, nie? Polowanie na mniejsze statka jest czasochłonne, ale bezpieczniejsze. Zwłaszcza dla miasta. Dokładnie. Dobra robota. No i super. Dobra, mamy to załatwione. Jeszcze troszeczkę czasu w sumie odcinkowego jest. No to co? Myślę, że jeszcze rozwalimy ten ostatni posterunek Sable. I myślę, że to będzie kolejne srebrne trofeum. Czyli kolejny odcinek. No tutaj czuć i widać, że zbliżamy się już do końca. Ponieważ coraz więcej trofeów już na naszym koncie. A jak tam z procentem gry? 83, no jeszcze... Mamy zgłoszenia dotyczące zamieszek. Jeszcze troszkę będzie. Potrzebna interwencja. Misji głównych. No bo w sumie co? Rozwaliliśmy dwóch z 6 głównych przeciwników. Myślę, że chyba finalną, ostatnią taką najbardziej przepierdzieloną misją będzie chyba walka z Otto. Ale zobaczymy. Sprawdzę, co u Milesa. Hej, Pete, w porządku? To ciebie miałem o to zapytać. U mnie w porządku. A ty i May dajecie radę? Jest ciężko, ale ludzie potrzebują pomocy. A ja nie zamierzam bezczynnie czekać, aż ktoś... Tutaj wysiadać! No, jeszcze przy okazji możemy się tutaj bawić w to przestępstwo. No i dawaj, drugi samochód ścigamy. A, wyszli z samochodu, dobra. To wszystko. To dowodzi, że nie byli gotowi na życie na wolności. Trzecie przestępstwo więźniów w tej dzielnicy. Jeszcze dwa zostaną. Dobra. Yuri, zabrzmi to niewiarygodnie, ale podejrzewam, że grupa agentów Sable zamyka ludzi po to, żeby ich okradać. Konfiskują mienie? Tak się robi w przypadku dealerów i bandytów. Oni robią tak raczej w przypadku ludzi z drogą biżuterią. Czyli popełniają przestępstwo. Wymierz im karę. Tamten mnie prawie zauważył. Dobra, ja spadam. Aha, tamci mnie prawie zauważyli. Czy Silver Sable o tym wie? Chyba nie. Dlaczego miałby wiedzieć? Jeśli się dowie. Będzie nam cokolwiek udowodnić. A, dobra, koniec. Koniec cichych zabójstw. Trzeba się wziąć do roboty. No i mam nadzieję, że to też będzie ostatni ten posterunek Sable. I zakończymy to w pięknym stylu. Serię teraz 65 ciosów. No, wszystko jest do zrobienia, nie? Dobra, już mamy 30. 37, 40, 44. Dawać mi tą super sieć. 58, 63, no dawaj, jeszcze dwa. Dobra, super. Aj, nie tego chciałem tak rozwalić, ale dobra. Kurczę syny, naprawdę wytrzymali są coraz bardziej, nie? No ale cieszy się tylko fakt, że to będzie ostatni już ten posterunek. Gin, przypadnij. Oh yeah. Trzecia fala. Gadałem z waszą szefową. Dała wam wolne do końca dnia. Przysięgam. Dobra, pora z 10. Może sieć uderzeniową? Nie, to ich nie razi. Fala wstrząsowa. Też ich w sumie nie razi. Spider drone. Elektrosieć. To chyba będzie to. Tak jest. Zła wieść? Więcej gości z Sable. Dobra wieść. Czwarta fala, czyli jesteśmy już w połowie. Spider-Manie, stawa za Sable już wcześniej sprawiała problemy. Sable International nie ma teraz czasu, żeby się nią zająć, ale dają nam wolną rękę. I tak bym się nimi zajął, ale teraz będę się lepiej bawił. Dzięki. A, dawaj. Dobra. Okej, no i mamy tutaj wszystkie już poboczne zadania do tej misji. Super, jeszcze kolejni! Słuchajcie, jeśli dacie mi włączyć syreny w drodze do aresztu, to może się poddam. Ten padł. Gdzie jest jeszcze ten jeden latający? Pięknie, akurat przygotowane wykończenie na niego. No i dobra. Pomoc na życzenie. Dawaj elektrosieć. Znaczy rozprysk sieci. Prawie padłem, ale dobrze, że tyle koncentracji było już uzbieranej. Cholera. Świetnie. Ostatnia fala. Przekażcie Silver Sable, że już mówiłem, że nie jestem zainteresowany i że zaczyna mnie to drażnić. A tutaj się ci porwani ludzie przyglądają, jak Spider-Man sam niszczy ich wszystkich. Dobra, już nie do bitki. Ostatnich chyba dwóch. Tak jest. I jeszcze ten właśnie, który do mnie strzela. Nie, jeszcze jeden będzie. Tak jest. I ostatni. Tak jest. Dobra, czy dostaniemy? Tak jest. Taktyka najemnika. Jeszcze tylko takie potwierdzenie. Zlikwiduj wszystkie posterunki Sable. 78% platyny. Yuri, zatrzymani mieszkańcy są już wolni. Odzyskali swój dobytek. Dobrze, a Sable International przysięga, że ukaże tamtejszy personel. Poczekamy, zobaczymy. 3 żetony, bas. Spidermanie, dobre wieści. Burmistrz w końcu wziął się za Sable International. Nie mogą już zamykać ludzi bez przestrzegania procedur prawnych. Może dotarło do nich, jaki to psuje wizerunek. Czyli tę sprawę mamy już z głowy. No, nie do końca. Agentom Sable nie spodobało się, że niszczysz ich złoty interes. Pewnie będą na ciebie polować z jeszcze większą zaciekłością. I to bezkarnie. Po tym wszystkim czułbym się nieswojo. Nawet gdyby nikt na mnie nie polował. Niech próbują, nie boję się. Dobra, moi drodzy, to by było wszystko w tym odcinku. To jeszcze zobaczmy, no okej, 83% po tym wszystkim. No i dobra. Tak więc myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. W następnym też sobie polecimy tutaj z głównymi zadaniami, bo w sumie wszystko oprócz tych przestępstw w niektórych dzielnicach mamy już ukończone. Tak więc w następnym odcinku będziemy się widzieli w zadaniach głównych. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się, siemano!